Party Room TV for Fun Dance. Dobrze, z kim byś chciał współpracować, jeśli chodzi o artystów tych światowych? Jeśli chodzi o artystów światowych, chciałbym na pewno zasiąść w studio ze Skrillexem, bo gościu jest z innej planety i po prostu jego brzmienie jest absolutnie fenomenalne. Martin Garrix, który, no już mamy Polaka, który mamy współpracował. Tak, mamy Blindersa, pozdro Marti też. Party Room TV for Fun Dance. Festiwal marzeń? Tomorrowland Main Stage. Grałeś na Tomorrowland na scenie. Jak tam reakcje ludzi, na Polaków? To było fantastyczne. W ogóle mieliśmy delegację z Polski pod sceną z biało-czerwonymi flagami, więc po prostu łzy napływały do oczu, widząc takie sceny, kiedy na dropie polska flaga wzbijała się w górę niczym ten orzeł. To było coś fantastycznego. Natomiast zagrać na main stage'u, na głównej scenie, gdzie całe to pole wypełnione ludźmi po prostu rytmicznie unosi się w górę i w dół, to jest to, co chciałbym zobaczyć z perspektywy DJ-a. To wiesz, może kiedyś? Ja życzę tobie, żeby tak było i wszystko się dzieje ku temu, abyś tam zagrał, no bo nie da się ukryć, że DJ od razu nie może wejść na salony, tylko musi przejść swój etap, jak myślę, w każdej karierze zawodowej. Trzeba dużo pracować. Trzeba przez rozliczanie, żeby być kierownikiem. Trzeba pracować bardzo ciężko, być bardzo konsekwentnym, nie poddawać się i, że tak powiem, mieć ucho na to, co się dzieje na ulicy. Party Room TV for Fun Dance.